Caritas rusza za zbiórką środków czystości i żywności. Wolontariuszy można spotkać w sieci sklepów Biedronka. Akcja ma charakter ogólnopolski, jest prowadzona w 500 marketach, również na Opolszczyźnie. Mariusz Studzienny. Praca w RE w zalanych mieszkaniach, ściąganie podłóg i zbijanie tynków. Pomaga wojsko, straż, pomagają wolontariusze z całej Polski. Postanowiliśmy odpowiedzieć na apele mieszkańców, żeby przyjechać, pomagać. No i to był impuls. Zapytałem kolegę, czy możemy razem przyjechać. Na co dzień pracujemy w biurze, ale mieszkamy na Śląsku. Postanowiliśmy przyjechać i pomóc. Z pomocą przyszedł także Caritas. Najpierw wspólna zbiórka darów z Telewizją Polską na rzecz powodzian, a teraz kolejna akcja. W marketach w całej Polsce wypełniają się kosze z artykułami do sprzątania, środkami higienicznymi, chemią gospodarczą i żywnością długoterminową. Chętnych do pomocy nie brakuje. Pomagamy, bo po prostu no, każdego z nas mogłoby to spotkać. Jesteśmy z nimi, wspieramy. Gdyby spotkał każdego z nas, myślę, że tak samo by się zachował. My też przyjechaliby z niczego z dzieciakami i nam bardzo pomogli. Bardzo wdzięczni wszystkim za pomoc. A teraz jako ludzie takie, my troszeczkę chodzimy do pracy, zarabiamy troszkę sobie, to możemy też pomóc. I potrzebno to robić, bo za dobro zawsze ma płatę dobrą. Produkty zostaną przetransportowane do magazynów na południu Polski i na bieżąco dostarczane w miarę potrzeb. W momencie, w którym główne siły i środki finansowe będą skierowane na prace porządkowe i remontowe, żywność będzie gotowa do wydania w magazynach. W tym trudnym czasie solidaryzujemy się z mieszkańcami południowej Polski, chociaż w ten sposób chcemy im pomóc, a że żyjemy w społeczności, która ma w sobie bardzo dużo empatii i dobrego serca, to wierzymy, że nasza zbiórka przyniesie chociaż trochę ulgi tym, którzy ucierpieli w powodzi. Dramat mieszkańców Opolszczyzny wyzwolił w Polakach wielką chęć pomagania. Caritas Polska przypomina jednak, że nie można zapomnieć o powodzianach w następnych tygodniach. Mariusz Studzienny, Kurier Polski.